Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Shepard. Siema, z tej strony Shepard. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 na trybie online multiplayer i dzisiaj jest to kolejny odcinek eleganckiego duetu, a nawet eleganckich stuntów wraz z Shepardem. I dzisiaj będą to stunty na Fadzio, Pegazi, Fadzio. Pegazi w ogóle, jak to śmiesznie brzmi w ogóle. Pegazi, Fadzio. Tak, Fadzio, Pegazi, to jest wyzwanie stunterskie na Fadzio. Ja idę przerobić go szybko. Kupiłem go przed chwilą za 5000 dolarków. Mam około 200 tysięcy w tej chwili na przerobienie, więc miejmy nadzieję, że starczy mi pieniędzy. Tak mi się wydaje, no. Okej, okay, no to najważniejsze rzeczy może na początek. Turbo za 24 tysiące. O, już mamy przyspieszenie do połowy przynajmniej. Z tego co widziałem, to przynajmniej przydałoby się troszeczkę właśnie mocy na tym motocyklu i on da radę zrobić. My dzisiaj udowodnimy, że on coś da radę tutaj poskakać. O stary, jaki stunt! Hamulce, silnik, materiały wybuchowe to, nie? Bomba zdalna, Jezu. Światła, reflektory, ksenon oczywiście, no halo. To taki świetny. Skrzynia biegów, a czekaj, bo już chyba zrobiłem filmik. Dobra, zostało mi tylko lakierowanie w takim razie. Chociaż kolor był dobry, bo jako że ja uwielbiam... Co trzeba na metalowe zrobić? Po wygraniu rajdu? Ale że rajd muszę wygrać na Fadzio? Żeby odblokować? No. Aż nawet nie wiem, ludzie, możecie napisać. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Możecie także dobić, kurczę, do Shepardixa na kanał, chociaż tam nic ciekawego nie ma. Nic. Prawda, Shepard? Nic. Prawda, prawda. Dobra, ciemny, jasny, ultra błękit, no, ja pierdzielę. Ten... Ultra błękit. Zadzamy to, a nieważne. Kolor dodatkowy, metaliczny też. Zobaczmy, co sobie tutaj dorzucę. Żółty pasek, pomarańczowy pasek. Jaki pasek dorzucić do ultra błękitu? Kurde, nie trzeba. Ja bym powiedział biały może. Albo biały, żółty. Właśnie biały albo tak żółty. Słabo. Żółty albo wyglądał żółty. Okej. Chociaż biały, nie, dobra, biały też wygląda spoko. Dobra, wezmę lodową biel. Lodowa biel. Ale już wydałem ponad 30 tysięcy, kurde. No, to na jest to. Fadzie, nie? Jeszcze koła, projekty opon. Co? Przepraszamy, twój pojazd musi mieć niestandardowe, ale to nie mogę przecież! No właśnie, też się tego śmiałem. Kuloodporne 25 tysięcy, o, to jest podstawowa sprawa. No i niebieski dym spod opon. No i to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o ulepszenie tego pojazdu. Klaksonu nie będę mu dodawał, na pewno. Dobra, przynajmniej osiągi zwiększyliśmy. No i teraz zaczniemy w takim razie testowanie. Jak obiecałem, że będzie Fadzio, tak Fadzio właśnie dostaniecie dzisiaj. Wum, dobra, nie czuję, czekaj. Wiesz co, nie czuję, żeby szybciej przyspieszał. Ja tutaj myślę, najlepiej pokazanie w ogóle siły tego jest, patrz, jedź za mną. No, jadę za tobą. Patrz, i tutaj się, prawda, tutaj się zjeżdża na tym, ło, stary, jak się na tym fajnie zjeżdża, ło, na tej dziurce. Ale zaskoczyłem. Ale to jest zarobicie w ogóle na stary, jak to chciałem zobaczyć, wiesz, tak z boku, jak takie dwa porąbajce skaczą. Patrz, podjadę! Podjechałem! Shepard nie podjechał. Dobra, tutaj nie. Mamy wyzwania Fadzio. W takim razie musimy troszeczkę rzeczy porobić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś, kurcze, swoje tutaj historie o Fadzio i waszych stuntach na Fadzio, czy jakichś takich podskokach, jakichś dziwnych wiksach, to możecie pisać też w komentarzu. Jaki będziecie chcieli motocykl kolejny na wyzwania tam z Shepardem, czy z kimś te eleganckie stunty, to także dajcie znać. Widziałem, że Double T, widziałem, że jakieś inne. Dawaj, chodź. Patrz! Widziałeś to? Czekaj, murę! Woo! Dawaj, ta lecimy, ty można stuntować spokojnie. Ja ci mówię, Shepard, chodź za mną, to jest dobry stunt. Tu będzie dobry stunt. Nie, prawie backflip. Prawie backflipa zrobiłem. Ej, to jest, wy się śmiejecie, ludzie się śmieją, ale naprawdę bardzo przyjemnie się robi na tym, na takie Fadzio. Takie wolno, wiesz, tak jakby, wiesz, tak inaczej, że, tak wiesz, jakbyśmy tak byli takimi emerytowanymi stunterami po prostu, wiesz, tak, nie będziemy szybko, można tak, no, wolniutko, można. No nie, kurde, trochę brakuje na backflipa, wiesz?
Ej, chodź zjedziemy, albo jeszcze istnieje taka szansa, że możemy albo tam zjechać teraz, albo zobaczyć to nawet na tym, albo na wyścigu po prostu to uruchomić, bo ja się boję, że ten Fadzio się zniszczy prędzej po prostu. On chyba... on chyba do najbardziej pancernych motocykli nie należy niestety. Chociaż pancerz jest 24 tysiące, także 100%. Także... Dokładnie. Kurde, ucieczka przed policją, no Fadzio. Policjant tak patrzy, nie wiem, strzelić mu kurde, czy nie strzelić, ja pierdzielę. Nie, to jest jakieś żarty, czy coś? Z litości. Tak, z litości. Z litości, geniusz. Nie ośmieszaj się bardziej. Dobra, chodź, jedziemy do tych kanałów, w takim razie burzowych. Jadę. Cały. Bo tam mam ten wyścig pierwszy, nie? I w sumie można byłoby ten uruchomić za chwilę wyścig, ale to zobaczymy wszystko. Zależy, czy Fadzio się będzie szybko psuł, czy nie. Wow! Wiesz co, on szybciej podskakują na każdym krawężniku, tak na dobrą sprawę może podskoczyć. No to takie w sumie takie... Patrz. Stanty takie powiedziałbym... No takie miejskie. Takie miejskie, no. Takie jakby, wiesz, jak na BMX-ie na przykład. Typowy Fadzio. Nie no, na BMX-ie to skaczesz tak bardziej i później tam ten, ale w sumie... Znaczy to też, ale takie... Ale jedziesz, no. Jedziesz. Masz jakąś prędkość bez poruszania nogami na dobrą sprawę. Stanty do dziadka, jak ty to powiedziałeś. Czekaj, na krawężniku się zaciąłem. A to! Czekaj. No pierdziele, przeskoczył przez barierkę. Dawaj, Shepard, wierzę w ciebie, byli... Ło, prawie na dach wskoczył. Dobra, ja dymę. Dobra, chodź. Patrz po torowisku. Lecimy stąd, stanty na Fadzio, proszę państwa. Kurde, to jest to, czekaliście na to przez miesiące. Przez lata, stanty na Fadzio. Całe wasze życie. Ale wiesz co, szczerze powiedziawszy, no całkiem nieźle się jeździ na tym Fadzio. No tak się rozpędzi, to nawet powiem. Tak się rozpędzi. A kiedy u ciebie, drogi Szepardzie, następuje moment rozpędzenia według ciebie? Nie jak wiem, jedzie 20 czy 30? Wow! Wtedy, kiedy nie widzę już po prostu swojego cienia, nie? Bo... Ej, ale powiem ci, no naprawdę, no... Prędkość. Kurde, przyjemnie się tak jedzie, no bo... Możesz się od każdego, to jest... Fadzio, to jest motocykl, gdzie od każdego krawężnika ty się wybijasz na dobrą sprawę. Wow! Dobrze, Shepard, ładnie. Ej, czekaj, gdzie są te tunele? No, to przyjechaliśmy, ja wiem, gdzie one są. One są chyba... Tam. Ale ty chcesz do tunelu takich, tych okrągłych? No takich? Nie no, do tych kanałów. Wiem, okej, okay, dobra, wiem. One są tu pod nami zaraz. Ej, chyba, nie? Nie mogę wyjechać pod tą górkę na autostradę. Jak nie możesz wyjechać? Jezus Maria. Serio nie możesz tu wyjechać? No nie, bo tak... No to nie, dołem jedź, to dołem! Nie, już jestem, ale tak... Patrz, wuuu! Ja... Uuu, Jezus, ale tu wjeżdżają we mnie. Może backflipa zrobię? Nie! Ja pierdzielę. Nie zrobiłem, ale... prawie, że... Stanty, kurde! Ej, to mi się wyobraża, wiesz co mogliby tu zrobić? Do jeżdżenia? No. Taki wózek, jak mają tam osoby te takie... Nie wiem w sumie, czy niepełnosprawne, czy grubsze raczej, po prostu ze Stanów Zjednoczonych, nie? A wiem, które wiem, to taki wózeczka. Happy Wheels jak było, no, takie, nie? O, no dokładnie. Ej, ja się boję, że nam się utopi ten, że czekaj, mi się utopi... Sprawdzę. Utopi się? Jezus, ja też się boję. Co nie? Pan? A! Nie, to będzie. Nie, jedzie. Będzie. Dobra, dawaj, stancik tutaj. Po murku. Backflip! Jest! Był backflip. Był. Nikt mi teraz nie powie, że nie zrobiłem backflipa na Fadzio. Kurde. Patrzcie. Fuck, prawie. Troszeczkę brakuje, żeby dociągnąć. Dobra. Żeby się jakoś pani najlepiej na drugą stronę w ogóle. A co ty o tym, żeby zrobić stanta od schodów? Nie. Dobra, patrz, rozpędzamy się. Jedź cały czas na Willy. Jedź na Willy, bo to jest długa trasa, na której możesz na Willy. I patrz, jak się rozpędziłem już. Stary, już jadę chyba ze 40 na godzinę. Jak bardzo, tak bardzo rozpędzony. Nie zatrzymuję się, nic mnie nie zatrzyma teraz. Stąd! Nie! O, backflip! Kolejny backflip! Nie. Ej, ja nie mogę tu podjechać. Trochę przykro. Trochę przegryw. Dobra, zjeżdżamy stąd. Dawaj tu naprzeciwko! O, prawie? Okej. Okay. Prawie pykendo, nie? Dobra. Chodź, zjedźmy sobie niżej. W sumie nie, można byłoby ten wyścig uruchomić, wiesz co? Dawaj, próbujemy.
Okej, dobra, jesteśmy z powrotem, zobaczyłem, że mogę wziąć Batiego. Boże, Batiego, Fadzio! Batiego! No to ja wezmę Batiego. Bati, Fadzio, ty prawie sam. Czemu ty masz tatuaż na całą mordę? To jest mój plemienny tatuaż, kurczę. Ja pochodzę z Nowej Zelandii. Kojarzysz? Kurczę, ty wiesz, gdzie to jest w ogóle? No. Tak. To jest mój plemienny tatuaż stamtąd i okay, dobra. Proszę zostawić jak moją twarz. Jak tam Władca Pierścieni, bo słyszałem, że tam robili. Super. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. To na przyspieszeniu! Przyspieszenie! Jezu, ja się boję, że my nic nie zrobimy tutaj chyba. Nie, dałem radę! Jedź! Dobra, jest. O mój Boże, ty na tym? No chyba ci się coś pomyliło? Nie! Dam radę! Fuck, nie. Zdobyłeś ten punkt? Nie, ja nie, a ty? Też nie. Kurde. Nie przypuszczałem, jak robiąc tą mapę, że może być taki, co? Ty rasisto? No, nie przypuszczałem, że będziemy robić na Fadzio tę mapkę. Ja pierdzielę, ja już umarłem. Dobra, wiesz co, trzeba spróbować inną trasę, tak ci mogę powiedzieć. Patrz, chodź tutaj na przykład do mnie. Ja ci powiem, że tak, że myślę, że tę mapkę można przejść na Fadzio, ponieważ ta mapka została tak stworzona, żeby teoretycznie na wszystkim ją przejść. Bez skakania, więc... Patrz, tu jest taka dróżka. Stanty na Fadzio, no proszę bardzo, przechodzimy mapę stanterską na Fadzio. No już zebrałem punkt. Już zebrałem punkt. I teraz rozpęd! Rozpęd! Kur... Zresp się na punkcie. Właśnie też tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Dobra. O, patrz jaki stancik! Kuźwa, zdobyłem kolejny punkt, ja to jednak jestem. Ja pierdzielę. Stanter po prostu Fadzio, po prostu... Stanter Fadzio, przechodzi mapkę! Znaczy, Stanter Hogaty przechodzi Fadzio... Przechodzi Fadzio. O Jezu, tam mam wyskoczyć Felipe teraz, Fadzio. Serio! Serio! Dobra. Teraz zobaczę, co tam wyskoczy. Wow! Dobra, a dam może radę... Jezu, już ja nie dam rady tutaj wjechać. Ja pierdzielę! To będzie ultra szybki wyścig. Ultra szybkie stanty. Ja pierdzielę! Mam cię! Mam cię! Dawaj, jedź! Czekaj, teraz muszę tak, trzeba wjechać jakoś na górę, że tak powiem. Woo! Ale skoczyłem! Nie, tak naprawdę możemy sobie teraz poskakać swobodnie, mając po prostu miejsca, gdzie się respimy. No właśnie, próbuję podjechać jakoś do kolejnego punktu, że tak powiem. Używam cheaterskich metod. No dawaj, patrz, ja już tu wleciałem, nie wiem jak ty, hehe. Ale ty nie mogę... Fuck, no nie, no się rozbiłem na górze, no dupa. Czekaj, tu będzie kolejny, spróbujemy tak skoczyć. Ludzie, tu trzeba kombinować właśnie, nie? Trzeba kombinować. Czekajcie, może zrobimy combination, to tak. Scarification, modification. Dobra, no, tutaj da radę wskoczyć, to już jest plusik, czyli wiem, że dalszą część da radę robić. Okej, okay, patrzcie, patrzcie. Co? Jak co? Robienie mapki na odwrót. Chce się part. Ja już przejechałem dalej. Męczę Shepard. Próbuję, powiem tak, my próbujemy teraz zrobić to metodą normalną, ale że nie wychodzi póki co no na to nie. Czekaj, trzeba zrobić tak jak ty, znowu jechać tu z prawej. Wjechać. Prawie do połowy doskoczyłem, walić to, wracam na lepszą wyskocznię. Wracam na najlepszą wyskocznię w mieście, kurde, tutaj o. I tędy. I żeby w ogóle tam wjechać, to musisz tędy pojechać najlepiej, wiesz o tym. Ej, kurczę! Tam masz siatkę, Shepard tędy! Jak ja! Zebrałem właśnie... punkt! Patrz, jestem na górze! Ale... Jestem na tym dachu, widzisz, tu się da dostać na Fadzio nawet. O Jezu, trzeba przeskoczyć siatkę, ja pierdzielę. Muszę dojechać znowu od boku. Czekaj. No prawie siatkę przeskoczyłem na Fadzio! Jezu, to jest ten moment, kiedy... Jaracie się tym, że możecie przeskoczyć przez siatkę. Wiecie, że ten motocykl nie jest chyba stworzony jednak do stantowania. No kuźwa prawie! Dobra, przejadę obok siatki. Jeżeli się skończy oczywiście. Dobra, skończyła się. O Jezu, teraz najłatwiejszy stunt będzie po prostu. Który? Z tych schodów. O Jezu. Shepard nie potrafił go zrobić przez 15 bitych minut na Hakuchu, ani Batim. Jak poradzi sobie na Fadzio? Jakim Batim? Nie jeździliśmy tam chyba na Batim. Na Batim jechałeś, chyba że na Rufianie to było. Na Rufianie ja tam. A no to na Rufianie. No, to byłem musiał na Batim jeszcze zrobić, kurde.
chyba, coś tak czuję. Dobra, to ja biorę rozpęd. Ja biorę rozpęd, już jadę na sam koniec tego tunelu. Jezus, jak tam wskoczyć na ten dach? No normalnie, no. Po tym niebieskim? Tak. Ciul duży musi być ten rozpęd. No nie. No tak. Jezu, ja muszę tam podjechać, aż ja pierdzielę. Ej, czekajcie, patrzcie, patrzcie, Hogaty to robi. No nie! No przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ja pierdziut. Ludzie, powiedzcie mi, czy ktoś z was potrafi zrobić tę mapkę na Fadzie? Ja będę normalnie całuję stópki. Jak tu kurde wskoczyć, no? Ja całuję stópki wtedy po prostu. Patrzcie, robię Willy. No i dupa, przecież tu się nie trafi na tym Willy nawet. Ja pierdzielę, to jest OP. Jeszcze gdyby tu było gdyby tu był równy teren, ludzie, wiecie, to byłoby inaczej na pewno. Co tam, Shepard? Skoczyłeś już? Nie. Naprawdę? No nie potrafię na to cztery skoczyć, no nie wiem, rozpędzam się. Okej, mam. Dobra. Done. Wow, teraz te murzyny powinny być jak tak, wow! Ale zrobiłem backflipa, nie, to ja doleciałem może do jednej szóstej mostu, nie, wysokości. Po prostu przeleciałem przez schodki na dobrą sprawę i zrobiłem backflipa nad nimi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o próbę wskakiwania na ten most. Stunter Hogaty melduje się na rozkaz. Dokładnie, trzeba robić stunty w miarę wielkości, że tak powiem, więc... Więc na Fadzio... Inaczej, Hagata się powie, jak masz za małego, to nie skacz. Więc na Fadzio drobne stanty, mile widziane. Kurde, patrz, kurde, wow, tak samo jak ja wcześniej, ale zginiesz na dole. Game, yeah. Przeżyłeś? Tak. Ale na farcie, kurde, ja umarłem. Dobra, to dawaj dalej, taki cwany jesteś. Shepard zdobywa pierwszy miejsce, jak mi smutno w sumie trochę. Pewnie był jakiś szybszy wyjazd. Co ty, stary, co ty robisz? Ty ja pojechałem gdzieś za daleko. Przecież tu po lewej był wyjazd. Możliwe. No nie, ty jest... Gdzie ty jesteś? To jest zamknięta siatka! Co ja mam niby przeskoczyć? Ja pierdzielę. Dobra, tu był po lewej, bez kitu gdzieś przejazd, czekaj. Tu był przecież wyjazd. Ja już kombinowałem. Kombinator, kurcze, Hogaty już. Hogastos, Santos. Kombinator. Nie wjadę tu. No kurde, teren, no co ja teren, ci poradzę? Los Santos. Co ty robisz? Czemu ty tu dalej jesteś? No bo ja nie mogę zjechać stąd. Serio? O! Backflip! No kurde! Shepard! No przecież co przeżył? Ktoś to powiedział, nie zrobił backflipa, okay. Nie przeżył. Okej, czekaj, bo... Patrz, gdzie mamy teraz punkt do zgarnięcia. Tak... Ja się rozpędzam. Do tego punktu już. Okej. No kur... Dalej nie możesz wylecieć? Nie! Dobra, ale... backflipa tu zrobię, ale chyba nic poza tym. Kurde, oprócz backflipa to ja więcej... To weź se zjedź, no może normalnie, jak nie potrafisz wyjechać z mostu, no. Stary, proszę cię! Weź w ogóle, co ty robisz! Ludzie patrzą! Patrzą ludzie. Patrzą ludzie! Niech patrzą ludzie, niech patrzą! Tak się kurna robi... Mam tam pojechać ci pomóc? Chyba, nie, kurde... Skacz do wody! Nie skacz do wody po prostu. Protip, nie skacz do wody. Jadę po kolejny punkt. Jak widzisz, przejeżdżam tędy, nie bez powodu. Musiałem, że przyjechałeś mi pomóc, mogłeś chociaż udawać, że... Ups, czekaj, bo... Mam... problem here, kurde. Nie, dobra, ja się zaczynam denerwować, jadę... Patrz, no bez problemu, nawet tu wyskoczyłem, no stary, po prostu podnieś koło do podnoszę, ty zjeżdżasz normalnie. Naprawdę, naprawdę, lamusie, lamusie, Shepard, ty lamo. Shepard, lamo. Coś chciałeś powiedzieć? Nie, ja to powiedziałem. Wow, wyskoczyłem nawet tu. Ja pierdziu, ej, zrobiliśmy choć... Tak, zrobiliśmy ponad jeden punkt na pewno, tak jak trzeba.
Czekaj. Na pewno po tej ścianie podjadę. Ja już to bardzo czuję, że po tej ścianie Wallride'a zrobię na patio. A pierdziele. Jeszcze gdyby tej wody nie było, to by tu dało radę pewnie jakoś. Jak wysoko! Jakiego zrobiłem? Ja pierdziele, ale widzieliście ludzie, jak to da radę tu zrobić? Okej. Dobra, ten podjazd mi nic kompletnie tu nie dał teraz. Okej. Smutno trochę się poczułem właśnie. Dlaczego? Takie lakki. Pewien podjazd mi nic nie dał, kompletnie nic, ale dobra, to jest chyba tajny przejazd, że tak powiem, na zebranie tego punktu w sposób inny. Troszeczkę oszukiewski, aczkolwiek jeżeli chodzi o Fadzio, to nie ma nic. Co? Jaki? Tutaj. Jaki sposób? Patrzcie, no jak łatwo z tych mostów się wypada, a Shepard ma problemy. O, zmieniasz teraz temat. Wszystko tylko po to, żeby odciągnąć mnie, tak. Zaciągnąć, znaczy chciałem powiedzieć. Shepard, patrz gdzie ja jestem! Shepard, gdzie jesteś? Shepard! Jadę po punkt. Nie, tylko nie stalowe rury, no kurde! O ja pierdzielone, one się tam rozsypały teraz. Trochę lipa. Co? Żelipton. Żelipton? No jest, że na mnie wyskoczę! Okej. Ja przeskoczę, nie wyskoczę. Okej, dobra, przeskoczę. A to zdobyłem na tym mostku takim żelaznym? Okej, spadłem z dupy. Takim torowym jakby mostku? Małym? To co? Zdobyłeś go? No, ja tam już pół? Dalej jestem. Tymczasem Shepard męczy się ze stuntami. Przecież tu nie ma nic trudnego, powiedział. Wystarczy przejeżdżać obok. Polecam twórca mapy, nie ma nic trudnego, absolutnie nic. Nie no, na Fadzio powiem tak, powiem szczerze, na Fadzio tego nie zrobicie, jeżeli chodzi o stunty. Ale możecie zrobić jako mini stunty. Mini stunta? No, mini stuntami potraficie to zrobić, na przykład przejeżdżając też obok punktów, też można to zrobić, myślę. To jest bardzo dobra opcja. Pieprze, kurde, nawet nie będę tutaj próbował, widzę, że to nie pyknie. Nie no, niektóre idzie zrobić tak naprawdę, ale niektóre nie idzie zrobić. Paulo Hogatello. Hogatello. Dobra. Hogatello brzmi jak... Dobra, zrobię to! Nii. Ale idzie to zrobić, ja czuję. Typykło? Czuję siłę, tylko trzeba zjechać tak tędy. Czekaj, ja spróbuję zrobić tego stunta tutaj na most. Na co? Na most. Tutaj. Patrz, tutaj. Tego. Shepard, obserwuj mnie, senpai! Zaliczyłem punkt. O, no to... Co? Jestem na moście. Co? Zaliczyłem punkt! Ale ty jesteś, ja pierdziele. Dobra, tam Shepard, cicho! Co? Chciałeś powiedzieć? Jaki grind! Co? Za pierwszym razem wyskoczyłem z tego mostu. Tak, kurna. Jestem prostunterem. Ej, a dobry przejazd znalazłeś w sumie? Fajny przejazd jeszcze. Zrobiłem, dzięki. Dawaj Shepard! Prawie! Nir, normalnie, nir. 18 minut. Ile? 18 minut jechaliśmy. Ja 18 minut jechałem ten wyścig, ludzie, naprawdę, docencie ten wyścig. Ten wyścig nie należał do najłatwiejszych, niestety. To nie był łatwy wyścig. Można powiedzieć, to był trudny wyścig. No, to był trudny wyścig. Ale dałem łapkę w górę. Dobra ludzie, ostatnia miejscówka, gdzie spróbujemy zrobić miejskie stunty. Gdzie łatwiej zrobić miejskie stunty jak na, kurcze, rynku! Czy co tak wygląda? Znaczy takim artystycznym bym powiedział. Dokładnie, to jest artystyczny rynek tego miasta. Tu są krawężniki po prostu. Tu są krawężniki. Tylko krawężniki, ale... I schodki! To jest właśnie, zawsze raj. Mi się wydawało, że to są takie raj dla Fadzio, jeżeli chodzi o stunty. Bo są nisko osadzone, patrzcie, kurde, ale się odbiłem. Toż to stunt! O! Toż to jest hogaterski stunt, no proszę państwa, to sam ja! Fadzio stunt, ha ha ha! Ahoj! Ahoj! Ja pierdzielę. Patrzcie, tutaj niekulturalne starsze towarzystwo na Fadzio przyjeżdża i po prostu demoluje nowoczesną sztukę. Ale czy tu przyjeżdża taka policja po prostu i w sumie nie wiadomo co zrobić, no bo w sumie kurde nie wiem,
Może zadzwonił po jakiś, nie wiem, do jakiegoś środka. Nie wiem, do domu starców, kurde, czy coś. Niech ich już wezmą. Do muzeum zadzwońmy, kappa. Kurde. Dobra, chodź jeszcze. Dawaj tędy, patrz! Woo! Ło, patrz tutaj! Patrz teraz! Woo! Seria stantów! Stary, jaki grind, jaki sto... Stant! Patrz, nie mogę podjechać! Władek, ruszaj mnie! Rusz mnie! Wołodia, kurde! Patrz, patrz, jak łatwo jest przenieść także Fadzio, w razie czego, jak się wywali. Czekaj, za mną, dawaj, patrz, tu jest poziom hard! O, fuck, nie dałem rady. Ale stary, patrz, tutaj, tu gdzie jestem, stary, to po prostu jakby specjalnie dla Fadzio zrobili po prostu takie podjazdy. No, dlatego mówię, no to jest specjalnie dla Fadzio. I patrz, zatrzymaj się na tym, zrób stanta i się na tym zatrzymaj teraz. Na tym takim, tym... No wiem, zrobiłem właśnie. Ale zatrzymaj się na tym, na górze. No na tym, na środku, no na środku. No na środku się zatrzymaj. Ale to tak, żeśmy się razem zatrzymali, no halo. Okej. Kuźwa. Nie pykło troszkę. Ale nie, ja mam pomysł, patrz. No jak, halo! No. Też chyba nie pykło. Już! No i jak nie? Prawie ugarnię. Dobra, już podjeżdżam, już przyspieszenie łapię. Będzie tutaj! Patrz, a przeskoczyłem w ten sposób. Patrz tu, pyk! Pyk! Seria stuntów! I teraz przez to! Woo! Patrz, przeskoczyłem nad tym, dawaj! To jest czekaj. Seriously stunt! Musisz nad tym przeskoczyć! Nad tym, musisz tu wyglądać! Patrz, jaki długi stunt! Dawaj, czekam na ciebie. Serio! Serio! Czekaj. Dane zaraz, momento. Dawaj! Zapomnij, no podniosłem to kółeczko. Takiego kurra zrobię stanta, stary, że po prostu ci kopara. Dawaj! Może jednak nie, czekam. Ale kopara ci po prostu odpadnie. Patrz, wybuch normalnie był z tyłu, to musiałem ująć takie coś. Jak to świetnie wyglądało, taki wybuch za tobą. I przeleciał na Fadzio! No i dobra, ludzie, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grał ze mną, a stuntował na najlepszym motocyklu. Patrz tu! Jak podjechałem, jaki wall ride. Stuntował ze mną Shepard. Stuntował z tobą Shepard. Shepard.pl XD. Shepard plu. X-pompa, XD, kappa, Minecraft creeperek. X-kulka. Dobra, oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem Sheparda, też można odwiedzić tam czasami. Więc jeszcze raz, dzięki za oglądanie i na razie. Hej!